Tło za moimi plecami jest nieprzypadkowe. Łączy nas piłka, czyli temat jak najbardziej związany z PZPN-em, a konkretnie chodzi o zmianę regulaminu ekstraklasy, czyli wprowadzenie konieczności wystawiania młodzieżowca od nowego sezonu i jednocześnie uwolnienie limitu obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Oczywiście kontrowersje wzbudza procedura, wzbudza szybkość wprowadzenia tego zapisu. Można nawet nieco złośliwie powiedzieć, że PJS, można w tej chwili tłumaczyć, prezes jest szybki, czy prezes jest sprinterem. Oczywiście na myśli mam prezesa Zbigniewa Bońka, bo de facto od wtorku, kiedy zostały rozesłane pierwsze dokumenty do regionalnych baronów, poprzez super szybkie konsultacje, czy nawet tylko powiadomienie klubów w środę, w piątek, wszystko zostało przyklepane. I na pewno to nie mogło się spodobać, nie dziwię się, że nie spodobało się i przedstawicielom Ekstraklasy, i członkom zarządu PZPN-u. To taki niedobry wzór ściągnięty ze sfer parlamentarnych przez szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast co do samej zasadności sięgnięcia po młodzież, to myślę, że tutaj nie ma odwrotu, skoro spadamy notorycznie bardzo, bardzo nisko i coraz niżej w europejskim rankingu klubowym, to trzeba jakiś ratunek wymyślić, jakieś działania zaradcze opracować, choć kluby też idą w kierunku preferencji dla młodzieżowców, przygotowywały projekt, w którym trzeba byłoby mieć w szerokiej meczowej kadrze, czyli 20-22-osobowej nawet, od 6 do 8 młodych piłkarzy, natomiast nie byłoby konieczności wystawiania od pierwszego gwizdka i to też miało wchodzić od nowego sezonu. Wiadomo już, że PZPN ubiegł te wszystkie działania, młodzieżowca trzeba będzie wystawiać, a wiąże się to z tym, że tak naprawdę trzeba będzie mieć co najmniej minimum dwóch piłkarzy na tę samą pozycję, żeby można było dokonać roszady, oczywiście nie licząc bramkarza, ale akurat nie sądzę, żeby wszystkie kluby chciały szkolić młodych golkiperów, natomiast doświadczeni ludzie piłki twierdzą, że najlepiej mieć trzech piłkarzy na jedną pozycję, a to z uwagi na fakt, że w przypadku kontuzji, w przypadku żółtych kartek, w przypadku wykluczeń, zdarzeń losowych, żeby zachować taktykę przez 90 minut, absolutnie mniejsza liczba nie wystarczy. Więc ja się spodziewam, że poszczególne kluby będą specjalizowały się w produkcji piłkarzy na konkretne pozycje, jak na tym skorzysta polski futbol, kiedy skorzysta, bo też nie oszukujmy się, efekty nie przyjdą od razu, to się przekonamy, natomiast nie spodziewam się, żeby były jakiekolwiek problemy, żeby to był bodziec w jakikolwiek sposób spowalniający rozwój, nie ma odwrotu. Przepraszam za wyrażenie, szrot, jeśli chodzi o piłkarzy obywateli Unii Europejskiej, nie zdał egzaminu, nie poprawił jakości naszej ligi, nie podniósł klasy naszych klubów. Najwyższa pora otworzyć się na inne rozwiązania, a myślę, że jeżeli już opadną emocje związane z właśnie tym super szybką ścieżką wprowadzenia modyfikacji, wszyscy dojdą do wniosku, że warto stawiać na młodych, nawet jeżeli jest to związane z koniecznością wystawiania młodzieżowca i reforma Bońka z perspektywy czasu będzie oceniana lepiej niż to się dzieje dzisiaj.